jestem pod Poznaniem w dniu dzisiejszym na rozprawie sprawy z powództwa Mariusza Tsewskiego przeciwko Tomaszowi Sawkiewiczowi o ochronę dóbr osobistych i zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12 kwietnia 2012 roku, sygnatura akt 12C98 łamane przez 11 oddala apelację. Krótkie motywy rozstrzygnięcia. Po wycofnięciu wniosku o wyłączenie sędziów istniała prawna możliwość proceduralna do zamknięcia rozprawy i wydania merytorycznego orzeczenia. Co do inicjatywy ustawodawczej, inicjatywy, którą Pana ocenie winien podjąć sąd apelacyjny w kierunku Pana satysfakcjonującym, czyli wystąpić o zapytanie sygnalizowane na rozprawie dzisiejszym, sąd w składzie orzekającym nie znajduje podstaw do podjęcia w wymienionym kierunku działania. W takim razie ja ponowiłem wniosek o wyłączenie Wysokiego Sądu. Będzie Pan uprzejmy pozwolić skończyć. Czy Państwo wszystkich w ten sposób oszukują? Wszystkie osoby, które tutaj się zgłaszają w sprawach cywilnych? Czy Pan jest zainteresowany wysłuchaniem dalszych... No ale Państwo przecież mnie oszukali i zostało to sfilmowane. Oszukali mnie Państwo, usiłując nie dosłyszeć i nie zaprotokołowali Państwo mojego wniosku o wyłączenie sędziów. Czyli orzekli Państwo mimo wniosku o Państwa orzeczenie. W moim przekonaniu Państwo dokonali oszustwa i to wskazuje, i jeżeli Państwo dokonali tego przed kamerami, no to Państwo wszystkie pozostałe osoby w tym kraju oszukują. Ja tutaj widziałem na zewnątrz długą wokandę spraw i czy w każdej z tych spraw Państwo oszukują strony? Proszę pana, także no, państwo tutaj udzielają jakiegoś orzeczenia. W terminie tygodniowym może pan złożyć wniosek. Ależ nie było żadnego orzeczenia, przecież był wniosek o wyłączenia państwa. Był wniosek o wyłączenie państwa od tej sprawy, tymczasem państwo wydają sobie sprytnie jakieś, wykorzystując... Wysłuchaniem. Ja jestem zainteresowany sfilmowaniem Państwa przestępstwa. Właśnie sfilmowałem. Dziękuję bardzo za filmowanie. Dziękuję. Dziękujemy, do widzenia. Proszę odnotować w protokole. Podczas podawania ustnego motywu rozstrzygnięcia, powód korzystałem z podręcznej kamery. Zarzucił składowi orzekającemu popełnienie oszustwa, a jego zachowanie świadczy o tym, że nie jest zainteresowany ani wysłuchaniem motywów rozstrzygnięcia, jak również... Ponieważ każde rozstrzygnięcie jest bezwartościowe. W moim przekonaniu to jest no kolejne rażące naruszenie prawa. Panu, do widzenia.